Państwa, niezwykłe odkrycie na południu naszego regionu. Historycy z Muzeum Ziemi Szprotawskiej odkryli kolejne fragmenty wałów śląskich, znanych także jako Wały Chrobrego. To najdłuższy ziemny zabytek archeologiczny w naszym kraju, zwany Wężem Polskim, a nawet Murem Chińskim. Zagadka tkwi w tym, kto i po co usypał wały na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego. 400-metrowy fragment wałów historycy odkryli w lesie niedaleko wsi Lipno w gminie Świdnica, opierając się jedynie na przebiegu dawnej granicy księstwa głogowskiego. Poszukiwania nie są łatwe, bo dotychczas na temat zabytku nie znaleziono żadnych dowodów archeologicznych. Naukowe zainteresowanie trwa już ponad 200 lat, z tym, że do tego czasu nikt nie rozstrzygnął czy nie znalazł dowodów, kto, kiedy i po co je zniósł. Mimo, że powstały tomy opracowań, nikt nie podparł ich żadnym dowodem rzeczowym. Dotychczas udało się odkryć około 30 km nasypów. Najlepiej zachowane można spotkać na południe od Szprotawy i na zachód od Kożuchowa. Historycy i regionaliści badają, po co w średniowieczu na terenie południowej części województwa lubuskiego usypano kilkadziesiąt kilometrów wałów. Jedni mówią, że to miało cel obronny, drudzy można, bo my tutaj akurat na tych terenach pod Mokry możemy stwierdzić, że to był dukt. Można było przemieszczać się wzdłuż tych wał, bo mówię, cały teren był tutaj dosyć bagniste. Muzeum Ziemi Szprotawskiej bada historię wałów śląskich od ponad 10 lat. Jeszcze w tym roku ma ukazać się obszerna publikacja na temat tajemnicy dawnych granic księstwa głogowskiego. W planach jest też stworzenie kolejnych szlaków turystycznych śladami wałów. Tą informacją kończymy nasz serwis.